A dziś powiem m.in. o dużych zmianach na szczycie Formuły 1, bardzo ciekawych zresztą zmianach. Będzie też o pomyśle na nowy wyścig w kalendarzu Formuły 1, który miałby odbyć się w dość kontrowersyjnym miejscu. Nie zabraknie też oczywiście tematu Roberta Kubicy i zmian w serii DTM, bo od przyszłego sezonu ta seria wyglądać będzie zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do samego końca. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest marka Prido, producent rejestratorów samochodowych. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. W momencie nagrywania tego filmu to wciąż wiadomość nieoficjalna, ale zdążyły już o tym poinformować największe, najważniejsze postaci w środowisku dziennikarskim Formuły 1. Jako pierwszy zresztą poinformował o tym Dieter Rennken, o którym Wam ostatnio tę krótką anegdotkę opowiadałem, więc tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Będzie nowy szef Formuły 1. Nie zmieni się firma, która jest właścicielem tych praw komercyjnych, czyli firma, która w zasadzie zarządza całym sportem, czyli Liberty Media, ale Chase Carey nie będzie już pełniącym obowiązki CEO, czyli nie będzie, mówiąc po polsku, po prostu szefem Formuły 1. Zastąpić ma go Stefano Domenicali, czyli Włoch nam pokieruje Formułą 1. No i to jest zmiana ciekawa. Niektórzy już oczywiście zdążyli zauważyć pewien konflikt interesów, który mógłby być przez niektóre zespoły podnoszony, ale ja zakładam, że do czegoś takiego nie dojdzie, no bo będziemy mieli przecież sytuację, w której Domenicali, czyli szef Formuły 1, Rosbrun, czyli człowiek, który też w wywodach Formuły 1 jest bardzo wysoko, w zasadzie jest drugą osobą po Carey'u, czy teraz po Domenicalim. No i Jean Todt, czyli szef FIA, czyli całego ciała zarządzającego motorsportem na świecie. No to są osoby dość mocno z Ferrari związane. Jean Todt i Domenicali zresztą jeden po drugim byli szefami tego zespołu, a Rosbrun był szefem technicznym tej ekipy. Więc co więksi fanatycy teorii spiskowych powiedzieli, no że to już jest sytuacja, w której teraz Ferrari będzie miało tylko z górki, ale za chwilę Wam powiem, dlaczego to nie tak będzie wyglądało. Teraz dwa słowa na temat Chase'a Carey'a, który moim zdaniem wraz z Liberty Media zrobił świetną robotę, jak na razie w Formule 1. Choćby ten sezon jest potwierdzeniem tego, jak oni świetnie tym zarządzają. Na początku sezonu wydawało się, że bardzo trudne będzie spełnienie tych ich obietnic o kilkunastu wyścigach, a tymczasem będziemy mieli tych wyścigów naprawdę sporo. Kończy się wrzesień, a my mamy jeszcze dobrego ścigania przed nami naprawdę mnóstwo. Udało się dogadać z zespołami na te nowe zasady, które wejdą w życie w związku z covidowym przesunięciem od 2022 roku. Będzie limit wydatków, rzecz, którą wydawało się, że będzie bardzo trudno wprowadzić. Udało się porozumienie Concord nowe podpisać z ekipami bez tak naprawdę większych jakichś problemów i udało się to tak wszystko dograć, że w zasadzie wygląda na to każdy, i te mniejsze, i te większe zespoły są z tego porozumienia zadowolone. Mieliśmy mieć dwa nowe tory w tym sezonie w kalendarzu, Wietnam i Holandia. Bardzo ciekawe destynacje, jeśli chodzi o Formułę 1, więc naprawdę uważam, że Liberty Media to jest ekipa, która zrobiła świetną robotę i robi, i robić będzie. Mam nadzieję, że ten sport nie zostanie nikomu sprzedany i wciąż to ci ludzie będą tym sportem zarządzać. No a teraz tym głównodowodzącym będzie właśnie Stefano Domenicali, który to, jeśli chodzi o swoją przygodę w Ferrari, to przejął tę ekipę właśnie od Jeana Todda w 2007 roku. Był tam do roku 2014, później przez chwilę sprawował pewne funkcje w Audi, był też w Lamborghini osobą, która zarządzała tym producentem samochodów i łączył to z człowiekiem, który zajmował się w FIA kategoriami właśnie samochodów jednomiejscowych, i to on jest jedną z osób, które są najbardziej odpowiedzialne za to, że mamy teraz jasną drabinę tych kategorii juniorskich, czyli mamy Formułę 3 i Formułę 2, a nie tak jak kiedyś GP2, GP3, ale też europejską Formułę 3, gdzieś to wszystko jakoś nam się trochę rozmywało. Teraz ta drabina jest bardzo jasna, jesteś dobry w F3, awansujesz do F2, z F2, jeśli jesteś szybki i masz szczęście, to możesz znaleźć się w Formule 1, więc to uważam naprawdę kapitalna zmiana. No i uważam, że absolutnie tutaj nie ma mowy o tym, żeby Domenicali, Todd i Brown teraz działali tak, żeby pomóc Ferrari, no bo przecież po pierwsze, gdyby tak miało być, to już wcześniej Jean Todd i
i Rozbroń coś w tym kierunku by robili, a przecież to ich jest między innymi sprawką to, że Ferrari się spisuje w tym sezonie tak źle, no bo to FIA pogniewała się z Ferrari, jeśli chodzi o ich silniki, sprawiło, że Ferrari musiało wrócić do poprzedniej jednostki napędowej, no i w tym sezonie jest jak jest, więc tego bym się zupełnie nie obawiał, tym bardziej, no nie oszukujmy się, to nie jest jakaś podwórkowa liga hokeja na trawie, z całym szacunkiem dla wszystkich podwórkowych lig hokeja na trawie, jeśli takowe są. Albo fani lub przedstawiciele tych lig mnie słuchają. No ale to jest Formuła 1, to jest ogromny globalny sport, tutaj nie ma miejsca na takie sympatie. Zresztą postanowiono, że nie może zostać szefem Formuły 1 osoba, która przez ostatnie 2 lata była w jakimś zespole, kierowała jakimś zespołem, bo były też pomysły, że może Toto Wolff, że może Christian Horner tę funkcję by objęli. No ale tutaj nie ma już tego konfliktu interesów, bo Stefano Domenicali z Formuły 1 w roli szefa zespołu rozstał się już całkiem dawno. W wywiadzie dla Motorsportu Domenicali mówił, że jeśli chodzi o Formułę 1, to było jeszcze zanim on został, no jeszcze nie ogłoszony oficjalnie, ale przedstawiony jako ta osoba, która ma objąć po Chase'ie Carey'u tę funkcję. Mówił o tym, że bardzo zależałoby mu na tym, żeby Formuła 1 była taką zrównoważoną platformą, nie jakąś ekstremalnie drogą, że trzeba dążyć do tego, żeby nie przesadzić z tymi kosztami, bo po prostu ten sport nam się rozpadnie. Ja się z tym zgadzam. Czasy mamy zupełnie inne. To już nie są czasy, w których można sobie testować dowolnie, jeśli ktoś ma furmankę pieniędzy od jakiegoś koncernu tytoniowego, jak to kiedyś miało miejsce, no to może sobie po prostu kilkadziesiąt dni w roku na torze spędzać i łupać te okrążenia i w taki sposób być lepszym od innych. Teraz to jest wszystko jasno określone. Z limitem budżetowym będzie to jeszcze prostsze, więc bardzo mnie to cieszy. Mniej cieszy mnie fakt, o którym też napisała strona RaceFans.net. To była taka mocna noc w wykonaniu, mocna noc i poranek chyba w wykonaniu tej ekipy, tej strony, bo podali też informację, że wyścig w Arabii Saudyjskiej ma się odbyć w roku 2021 w mieście Dżudda. Zresztą wyścig uliczny miałby to być. No i Arabia Saudyjska dosyć mocno wchodzi w motorsport. Z Formułą E są pewne związki całkiem mocne. Z Rajdem Dakar przecież, jakkolwiek dziwnie to brzmi, no ale tak, to już jedna runda w Arabii Saudyjskiej za nami. Zresztą jeśli chodzi o tereny do ścigania w Dakarze, to tak na marginesie naprawdę spoko tam to wyglądało. No ale ja mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi, czy mam wątpliwości, no to jest trudna kwestia, no ale jednak Formuła 1 znowu przyjedzie, znowu wybiera sobie kraj, który jest dość mocno wątpliwy, jeśli chodzi o sytuację polityczną, o poszanowanie praw człowieka. Z jednej strony Formuła 1 mówi o walce z rasizmem, o równych prawach dla wszystkich, cały ten sezon przecież jest pod szyldem We Race As One, no i to jest bardzo piękne i szlachetne, ja się pod tym wszystkim podpisuję, no a teraz ma przyjechać do kraju, w którym dzieją się rzeczy niestety bardzo złe z punktu widzenia, no tak powiedzmy brzydko, zachodniej cywilizacji, ale po prostu z punktu widzenia takiej normalności i podstawowych w zasadzie praw człowieka. To jest przecież kraj, w którym 2 lata temu zamordowano dziennikarza, który po prostu zajmował się nieprawidłowościami w tamtejszym reżimie, pisał o tym na łamach Washington Post i gdy odwiedził ambasadę swojego kraju w Stambule, no to po prostu został tam zabity, a proces, w którym, bo oczywiście proces się odbył i znaleziono winnych tego zabójstwa, skazano ich tam na w sumie kilkadziesiąt lat więzienia, no ale wszyscy obserwatorzy tego procesu mówili, że to była w zasadzie parodia sprawiedliwości i tak naprawdę ci ludzie, którzy rzeczywiście stali za tym morderstwem, czysto politycznym zresztą, no to do końca życia zapewne nie zostaną skazani ani odnalezieni. Oczywiście powiecie, że to nie jest pierwszy kraj, co do którego można mieć takie wątpliwości. Ja się z tym zgadzam, niemniej jednak jakbyśmy mogli już tak nie odwiedzać takich krajów w większej liczbie, to byłoby super, bo oczywiście można się przyczepić, nie wiem, do Chin i do Rosji, zresztą całkiem słusznie, bo tam też dzieją się rzeczy, które muszą się nie podobać, jeśli chodzi o poszanowanie znowu podstawowych praw człowieka. No ale niestety, to jest takie troszkę moje narzekanie,
ale wiem, jak wygląda świat sportu, to nie tylko Formuła 1, ale też piłka nożna i w zasadzie wszystkie dyscypliny, lekkoatletyka też przyjeżdża często do dziwnych miejsc, no i wszystko jest to podyktowane jedną najprostszą sprawą, czyli po prostu pieniędzmi. To się zapewne niestety w najbliższym czasie nie zmieni, no ale jakiś taki lekki zgrzyt można mieć i myślę, że trzeba o tym mówić. No ale cóż, jestem ciekawy waszego zdania, czy podchodzicie do tego zupełnie inaczej, tak jesteście w stanie całkowicie oddzielić to od Formuły 1. Teoretycznie tak powinno się robić, nie łączyć sportu z polityką, no ale w pewnych momentach trudno. I cóż, no jest to taka dosyć kontrowersyjna i trudna sprawa. Niemniej jednak oczywiście każdy nowy tor w kalendarzu to jest jakaś ciekawostka, tym bardziej ulicznej, jeśli on zostanie dobrze i fajnie zaprojektowany. Na pewno będzie bardzo, wiecie, glamour i pięknie tam wszystko to będzie wyglądało. Jeśli dobrze tor będzie zaprojektowany, to będzie też niezłe ściganie. No ale wszystko, co poza ściganiem, no to w tym kraju nie będzie to wyglądało dobrze. O DTM-ie dwa słowa jeszcze. No bo mamy nowy DTM przecież, będziemy mieć od przyszłego sezonu. Gerhard Berger na specjalnej konferencji prasowej ogłosił tak zdecydowanie, że DTM przetrwa, no ale kiedy już przyszło do takich konkretów, to w zasadzie tych konkretów nie było jakoś bardzo dużo. Wiemy, że to będą samochody GT3 już od przyszłego sezonu z pakietem poprawek, które sprawią, że te samochody będą szybsze. Jakie dokładnie to poprawki, co tam dokładnie się zmieni, tego jeszcze nie wiadomo. Od 8 do 12 wyścigów, część poza Niemcami, ale jakby tym głównym miejscem rozgrywania wyścigów mają być jednak Niemcy, bo to jest nacisk na to, że to jest seria niemiecka, ale z wypadami na inne kraje jak najbardziej możliwymi, choć też nie wiadomo do końca, ile wyścigów, gdzie dokładnie, na jakich torach. Zespoły prywatne mają w tej serii jeździć z pewnym wsparciem fabryk. Jak to wsparcie fabryk wyglądało? Czy wszyscy będą mieli to wsparcie fabryk? Szczerze wątpię. Ile tak naprawdę zespołów się do tej serii zgłosi? Jak oni rozwiążą konflikt z serią ADAC GT Masters, która w zasadzie cały czas rośnie w siłę i część zespołów tam już jest dość mocno zaangażowana i nie jestem wcale przekonany, że jak jeden mąż wszyscy nagle powiedzą, nie, DTM wchodzi, to my przychodzimy do DTM-u. Wcale niekoniecznie. Oczywiście te wyścigi są inne od ADAC GT Masters, bo to będą wyścigi sprinterskie i z pojedynczymi, z jednym człowiekiem przypisanym do jednego samochodu. No, ale nie zmienia to faktu, że konflikt interesów jest dosyć potężny. Czy to wypali, czy w ogóle dobrzy kierowcy będą chcieli w tym jeździć? Też nie wiemy, zresztą tak jak widziałem, jak Robert Kubica odpowiadał na pytanie Czarka Gutowskiego, czy on będzie chciał w takiej serii jeździć, powiedział, no sam jeszcze do końca nie wie, no ale już mu kiedyś proponowano starty w zespołach prywatnych w GT3, no i to nie do końca chyba jest to miejsce, w którym on chciałby się znaleźć. Z drugiej strony, wiecie, no wciąż powraca to pytanie, gdzie tak naprawdę może być miejsce, w którym Kubica się znajdzie w przyszłym sezonie, jeśli nie w Formule 1. No to tak jak już mówiłem w jednym z odcinków, to pole tych możliwości jest dość mocno zawężone, więc nie wiem, jakie tam pomysły będą się w głowie Roberta rodziły. Rodzi się coś nowego, jeśli chodzi o jego zespół w DTM-ie, bo to był pierwszy weekend, w którym to wyglądało już jak taki w miarę normalny zespół. Pitstopy już nie były tak dużo wolniejsze od innych, wciąż były wolniejsze, ale to już nie był taki dramat. No i przede wszystkim tempo w niedzielę było kapitalne, kapitalne kwalifikacje, kapitalny start do tego wyścigu, kapitalna jazda Roberta w tych pierwszych zakrętach, poprzepychał się tam, jechał naprawdę fajnie i odważnie. No ale oczywiście, jak to już musi chyba być, nie wiem, to chyba jest jakiś największy pechowiec, jeśli chodzi o motorsport, albo człowiek, który trochę jak Fernando Alonso gdzieś podejmuje nie do końca dobre decyzje o tym, gdzie i w jakich warunkach chce się ścigać, no bo tym razem awaria samochodu, jeszcze złe ustawienie na polach startowych, kara była tam w tle, no i było szybko, tak jak napisałem w tytule, ale tylko przez krótką chwilę. Nie zmienia to faktu, że przez tę krótką chwilę naprawdę fajnie się to oglądało i pewnie wy też mieliście takie uczucie, że wreszcie coś się dzieje, że wreszcie widzimy ten samochód z przodu i wreszcie widzimy Roberta nie gdzieś tam pałętającego się z tyłu, tylko walczącego naprawdę z czołówką, bo tak to już trzeba nazwać. No ale nic, no jest wciąż pod górkę, wciąż ten zespół to nie jest to, to nie jest to miejsce, w którym Robert teraz powinien być. Ja wciąż odczuwam pewne zażenowanie, że do tego w ogóle doszło, że w takich warunkach on się w tym roku ściga, no ale trzeba jeszcze te 3 rundy przejechać. Wygląda na to, że jest jakaś szansa na to, żeby te 3 ostatnie rundy już
były takie w miarę spokojne, żebyśmy na coś mogli popatrzeć, no ale wciąż to jest jakieś łapanie się takich drobnostek, a nie jakiś pełny, normalny program. No i to tyle w tym raczej krótkim dzisiaj odcinku. Dajcie znać, co myślicie o tym wyścigu ewentualnym w Arabii Saudyjskiej, o zmianie na czele Formuły 1, no i oczywiście też na temat tego nowego DTM-u, no bo to naprawdę, moim zdaniem, może to być bardzo ciekawa seria. Ja nie przekreślam absolutnie szans na powodzenie tego projektu. Gerhard Berger przy okazji ostatniego wyścigu ma podać więcej szczegółów. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że to wypali, mam nadzieję, że stawka będzie bardzo fajna, bo GT3 też się dobrze ogląda, no tyle, że jakby nie wiem, czy już teraz trzeba było tak mocno krzyczeć, że DTM przetrwa. No przetrwa, ale trochę nie wiemy, jaki to będzie pacjent, czy nie będzie dość mocno poharatany tymi wydarzeniami z tego roku. No i będzie to jednak pacjent trochę uboższy, no bo będzie to pacjent bez samochodów, które robią gigantyczne wrażenie, oby tylko kierowcy dobrze pozostali. Teraz to już naprawdę kończę. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.